Servus! Kilka dni temu dostałem paczkę od wydawnictwa replika. Znalazłem w niej kilka ciekawych pozycji. Dzisiaj podzielę się swoimi wyrażeniami o lekturze części z nich. Konkretnie będzie to niemiecka broń pancerna autorstwa Tomasa Andersona. Zapraszam! Tomasa Andersona czyli Neo, w którego rolę wcielił się Keanu Reeves, możecie kojarzyć z serii filmów Matrix. Jednak to nie o nim będzie dzisiaj mowa. Tomas Anderson, który jest sprawcą dzisiejszego zamieszania, to znawca niemieckiej broni pancernej z okresu II wojny światowej. W języku polskim dzięki wydawnictwu RM ukazały się jego książki dotyczące czołków Panther Tiger, a także niemieckich dział szturmowych. Nie ukrywam, że byłem ciekaw, jak autor przedstawi historię pancerwafę, która jest oczkiem w głowie wielu miłośników broni pancernej. Zacznijmy jednak od początku. Każdy z obu tomów ma nieco ponad 300 stron. Prosta i schludna szata graficzna od razu przyciąga uwagę, a pozycja świetnie prezentuje się na półce. Szkoda, że dostępna jest jedynie wersja z miękką okładką. Książka pełna jest archiwalnych fotografii. Do tej pory wielu z nich nie widziałem na oczy, a troszeczkę się internetu przekopało, prowadząc social media. Każda z nich opatrzona jest opisem, który zwraca uwagę na najciekawsze elementy. Oprócz tego znajdziemy tu także tabele z danymi technicznymi, schematy organizacyjne oraz skany dokumentów. Zabrakło natomiast map taktycznych opisujących omawiane starcia. Przejdźmy do tego, co najważniejsze czas omówić treść. Autor podzielił swoją pracę na dwa tomy. Pierwszy opisuje lata od I wojny światowej do 42 roku, a drugi od 42 do 45. Opatomy podzielone są na rozdziały, z których każdy opisuje pewien etap w historii rozwoju pancerwafy. Tom pierwszy uważam za bardzo dokładny. Zapoznajemy się z niemieckimi doświadczeniami z bronią pancerną z okresu I wojny światowej i procesem tworzenia w tajemnicy sił pancernych przez Niemców w okresie międzywojennym. Autor opisuje atak na Polskę, inwazję na Norwegię, kampanię na Zachodzie i Bałkanach. Ramy czasowe tego tomu zamyka początek kampanii Niemiec w Afryce i ataku na Związek Radziecki. Co ciekawe, Anderson poświęca osobne rozdziały także dla walczącego w hiszpańskiej wojnie domowej Legionu Kondor, zajęciu Czechosłowacji czy przygotowaniom do niedoszłej inwazji na Wielką Brytanię. W opozycji do niego stoi Tom drugi, którego skład był chyba redagowany przez twórców Call of Duty lub innego Medal of Honor. Tutaj podział jest dużo bardziej ogólny i nieustannie skaczemy pomiędzy najważniejszymi wydarzeniami. Autor opisuje tutaj bitwę o Stalingrad, klęskę osi w Afryce, walki na łuku kurskim, finałowe zmagania we Włoszech, desant i walki w Normandii, a także popiersie ofensywę w Ardenach i operację Bagration. Anderson stara się nakreślić sytuację między tymi kampaniami, ale ja czułem się jak postać w grze wideo rzucana z frontu na front. Bardzo dziwi mnie fakt, że autor praktycznie nie wspomina o ciężkich walkach pancernych na Węgrzech na przełomie lat 1944-1945, ani o sytuacji na terenie dzisiejszych Czech pod koniec wojny, a potrafi poświęcić cały rozdział przygotowaniom do operacji, która się nie odbyła. Zdecydowanie wolałbym, aby ta praca była trzyczęściowa i opisane zostały operacje, na które zabrakło miejsca. Nieco mylący jest nawet sam tytuł. Anderson poświęca uwagę praktycznie tylko czołgom i działom szturmowym, praktycznie całkowicie ignorując niszczyciele czołgów. Autor, przedstawiając historię panzerwafę, pokazuje jak trudną i ciężką drogę musiał przejść ten rodzaj wojsk. Udowadnia, że w okresie międzywojennym i na początku wojny nawet wśród samych Niemców stosunek do czołgów był niejednoznaczny. Przedstawia narodziny doktryny Blitzkriegu, a także powody, dla których jej stosowanie w późniejszym okresie okazało się niemożliwe. Opisuje także zmiany organizacyjne niemieckich jednostek pancernych na przestrzeni lat. Dzięki temu unaocznia, jak niemieccy dowódcy optymalizowali swoje pancerne zagony, aby jeszcze sprawniej móc prowadzić wojnę błyskawiczną. Zwraca także uwagę na mniej znaczące, a interesujące kwestie, jak różnica w nazewnictwie poszczególnych pojazdów przez żołnierzy i mechaników. Książki miały powstać w dużej mierze dzięki materiałom z niemieckich, amerykańskich, a także zdigitalizowanych rosyjskich archiwów. I to naprawdę czuć są one wypełnione meldunkami, wspomnieniami i raportami żołnierzy różnego stopnia. I to jest właśnie największa siła tych publikacji. Jak już wspomniałem, autor przeprowadza nas przez poszczególne kampanie i bitwy II wojny światowej pod kątem ich wpływu na rozwój i stan panzerwafy. Jeżeli chodzi o kampanię wrześniową, autor podaje, że nasz kraj dysponował liczbą około 400 czołgów. Jak mawiał Mariusz Max Kolonko... Przecież to nie ma żadnego sensu. To się nie dodaje. Jeżeli będziemy liczyć tankietki, uzyskamy liczbę prawie 900 wozów bojowych. Jeżeli ich nie dodamy i będziemy brać pod uwagę jedynie czołgi lekkie, to uzyskamy liczbę nieco ponad 300 czołgów. Skąd autor wziął swoje 400 maszyn? Nie mam pojęcia. Dodam, że nie opisuje wozów bojowych naszego kraju ani starć z polskimi siłami pancernymi. Dużo lepiej wygląda oczywiście kampania na zachodzie. Wiele konstrukcji francuskich i brytyjskich zostało scharakteryzowanych, a ich dane techniczne przedstawione w tabelach w porównaniu z wozami niemieckimi. Na tym autor nie poprzestaje i wyjaśnia, że pomimo teoretycznej przewagi technicznej wozów alianckich były one gorzej przystosowane do natury starć, jakie narzucili Niemcy. A skoro już jesteśmy przy tabelach, przejdźmy do minusów. Niestety, ale książka pełna jest drobnych błędów, literówek i pomyłek. W jednej z tabeli porównującej dane techniczne czołgów brytyjskich, francuskich i niemieckich, w wyniku pomyłki parametry czołgu brytyjskiego zastąpiono tymi pochodzącymi z maszyny niemieckiej. W innej tabeli brak jest połowy tabeli. W obu tomach aż roi się od przeróżnych literówek i przejęzyczeń. Niektóre z nich są bardzo zabawne, jak Porsche Division czy Porsche Campwagen 5 Panther. Inne, jak braki znaków numerycznych podczas wymieniania poszczególnych dywizji pancernych, utrudniają nieco odbiór książki. Są także niestety te poważne, jak na przykład, gdy autor wymienia 505 Batalion Tygrysów jako jedną z formacji walczących o likwidację przyczółka pod Anzio. Chodziło o batalion numer 508. Zresztą fotografie prezentujące pojazdy podczas bitwy opatrzone są już poprawnym opisem. 505 Batalion nigdy nie walczył na froncie włoskim. Irytujące bywało kilkukrotne powtarzanie w kółko tej samej informacji. Autor wielokrotnie podkreśla, że w czołgach pancer 4 Ausf. B oraz C pogrubiono pancerz z 15 do 30 mm ale ani razu nie wspomina na przykład o pogrubieniu pancerza w czołkach Panzer 38 T z 30 do 50 mm, a to jak na ówczesny czołg lekki było wartością znaczącą. Zresztą ogólnie przedstawiony tutaj temat czołgów czechosłowackich w służbie niemieckiej budzi we mnie mieszane uczucia. Z jednej strony poświęca się osobny rozdział na przedstawienie operacji zajęcia Czechosłowacji oraz jej fabryk zbrojeniowych. Wielokrotnie podkreśla się także, że maszyny te odegrały olbrzymią rolę w początkowych kampaniach. Z drugiej strony milczy się na podatność Panzer 38T na modernizację, a także bardzo pobieżnie przedstawia się fakt, że stał się bazą dla mnóstwa pojazdów zbudowanych na jego podstawie, w tym chociażby niszczyciela czołgów, jak 38T. Który w końcowym okresie wojny był obok wozów szturmgaszuc najpopularniejszym niemieckim wozem bojowym. Jednak w ogólnym rozrachunku niemiecka broń pancerna Andersona to wciąż bardzo dobra pozycja dla osób początkujących. Świetnie obrazuje trudne i skromne początki Panzerwaffe. Prezentuje broń pancerną III Rzeszy nie jako niezwyciężoną machinę wojenną, ale jako broń, która użyta w odpowiedni sposób, w odpowiednich warunkach może decydować o losach bitew. Dobrze przedstawia trudności, z jakimi zmagali się Niemcy zarówno na początkowym, jak i w późniejszym oraz końcowym etapie wojny. Rzuca także nowe światło na utarte schematy. Za przykład niech posłuży tu przytoczona w książce wypowiedź Guderiana na temat wozów Sturmgeszutz. Jeżeli szukacie swojej pierwszej pozycji o historii Panzerwaffe, mogę polecić Wam pracę Andersona. Życzyłbym sobie tylko, aby w kolejnym wydaniu zostały poprawione drobne potknięcia, o których wspomniałem. Postscriptum. Jako ciekawostkę dodam, że w tomie pierwszym w dziale Podziękowania Anderson wspomina o swoim długu wdzięczności wobec zmarłego już Toma Jętsa. Tego autora możecie kojarzyć z kultowych już serii Panzer czy Panzer Tracts.